Siemaneczko, z tej strony Maszytańskiej, w odcinku z Assassin's Creed Revelations. No i co, lecimy dalej. Signor Auditore! Z panem, o Jezu, nie Sulejmanem. In città, c'è la voce che tu stia per lasciarci. Non posso avere segreti. Sta tranquillo, fratello. Il capitano della tua nave è un amico. Ma nessuno di voi andrà da nessuna parte, per ora. I giannizzeri hanno teso la catena per chiudere la bocca del Corno d'Oro e hanno ordinato un blocco navale fino alla tua cattura. Hanno teso la catena per me? Festeggeremo più tardi. Tieni, ti ho portato qualcosa. Attento, ha 50 volte la potenza delle nostre solite bombe. Manuel uciekł drogą morską. Czy tak jak myślałem, że to co było widać. Cosa fare? La tensione. Czarowie na mnie nie patrzą, czyli Yusuf, un favore. Sì, dimmi. Yusuf, c'è una donna che gestisce una libreria alla vecchia stazione di Polo. Sofia, prenditene cura. È una signora non comune. Jak miło. Hai la mia parola. Raduna gli uomini. Questo attirerà parecchie attenzioni. Dba o Sofię, Ezio. No i dobra, zaczyna się zabawa. Janczarowie na mnie polują. Tu widzę ziomki. Ojej, patrz, ziomeczki podejrzewają mnie od razu. Tylko mnie zobaczyli. Od razu zaczęli mnie podejrzewać. To nie dobrze. Trzebałoby się tam jakoś inaczej dostać. Pytanie jak? Dobra, widzą mnie, chamy. Dobra. Rzućmy im cuchnącą petardę. Przytrujemy ich trochę. Ci koledzy, gdzie są ci koledzy tutaj? Czy ja mam, że ich otruję i zabiję, czy tylko ich... Oj, chyba bomby źle zrobiłem. Chyba na pewno źle bombę zrobiłem. Teraz patrz. Jeszcze mam wabik dymny. A, to jest podkładany. To też Lipton. Chyba. Porobiłem totalnie fatalne bomby. Chciałem się pobawić, teraz mi się do niczego nie przydadzą. Mogę niby rzucić tutaj. Dobra. Tych uśmierciliśmy. Teren strzeżony. Spróbujmy ten wabik tu może podłożyć. Jak to działa? Wspinaj się. Dobra. Nie przejmuj się mną, nie przejmuj się mną, gościu. Nie wiem, czy ja dobrze wchodzę na to, bo to chyba nie jest tu. Tak teraz sobie myślę. To chyba jest na dole. A raczej na pewno to jest na dole. Niby podłożyłem. A, jest tu. Dobra, to ja muszę się dostać tu w takim razie. To nie miało tak być. Okej, dlaczego mi się nie złapał, to nie wiem. Chciałem się chwycić niżej, ale co ewidentnie wolał nic nie robić. No i niedobrze od początku. Dobra, to jeszcze raz. Fatalnie mi to wyszło. Jak to zrobić, żeby nikogo nie zabić? To ewidentnie muszę się dostać od boku. Lub o. Spróbujmy jeszcze może tak. Bo czemu by nie? Panie się nimi zajmą. L'hai mai visto prima? Dobra, dwóch zajętych. Teren strzeżony. Kolejnych dwóch zajętych. Cichutko. Dobra. Jakoś się udało dostać. Podłóżmy bombkę. Ale ładny łańcuch.
Jestem ciekaw, jak oni takie łańcuchy wykuwali ten. Boom! Całą latarnię zburzyłem? O, fuck. Dobra, widzę, że Ezio się nie pierdzieli w tańcu. Co? Jeszcze mnie... Nie familia. Wrzucili mnie od razu w wir walki. A weźmy sobie sztylecikiem po walce. Mam nowy ładny sztylet. Nie, nie miałem okazji się jeszcze pochwalić. Quelle navi sono armate! Attendono di fermare la tua imbarcazione! Occupatene tu! Noi liberiamo le banchine! Także pozbądźmy się. Ah, fuoco greco! Mi piace il tuo modo di pensare, Ezio! Co to jest? Jak to działa? Ale klimat! Tego się nie spodziewałem totalnie. O, spalone łodzie, dobra. Dobra, ten nie żyje. Ja mogę używać... Ojej! Nie mogę używać leczenia. Mogę puścić? Brawo, brawo, oni chyba mnie zaraz zabiją. Dobra, pozbądźmy się tam. Nie podnoś się tylko. Ognia. Dobra, udało się, ale na totalnym styku. Totalny styk. Także widzę, że rzeź leci. Na maksa tu się bawimy. Całą flotę im spaliliśmy. Pięknie. Dobra, przede wszystkim na początek podki. Bo jeden z ruch, dobra. Nim odpłynie. Mam się dostać na podkład statku. A dlaczego nie mogę? Halo, co jest? Czy mi odcięło myszkę, czy mi się wydaje? Ej, co jest? Nie no, myszka mi działa, a tu mi... Ale mi tu nie działa. What the fuck? Popsuła mi się tu miszka w tej misji. W sensie nie mogę obrócić Ezio w ogóle. Nie wiem, czy to jest zamierzony efekt, czy może jednak jakiś błąd gry. Ale totalnie dziwna akcja. Właśnie o tym mówię. Nie mogę ani trochę skręcić w żaden sposób. Dobra, Ezio, wbijaj. No dobra, będziemy się udawali, jakoś dobiegniemy może. Ta, jeszcze koledzy sympatyczni mnie atakują. O, dobra, naprawiło się, czyli to był raczej zamierzony efekt. W takim razie. Skoro teraz trybi. Biegniemy i skok! Pięknie! No molto discreto come approccio. Ale dziwne to było strasznie. Ja. Pomyślałem, że myszka spadła. Naprawdę, spojrzałem aż na myszkę. Czy coś się nie stało z moją myszką? Dobra, flota zniszczona, latarnia zniszczona. Niezłe szkody im już załatwiliśmy. Na grubo, bym powiedział. O, i tak się kończy szósta sekwencja, okej. Fajna muzyka w ogóle, ładna. I kolejne osiągnięcie, sukcesy i porażki. Tu sai qualcosa, vero? Lo sai cosa c'è lì? Ho un presentimento, sì. Andiamo, Bill, tu non fai mai niente. Dawno ich nie było. Che cosa speri di trovare? Se ci va bene, un altro premio. Jestem pieprzony, Bill. Se ci va benissimo,
Qualcosa che metterà fine a questa miserabile guerra. Non riesco a starti dietro. Senti, Sean, non ho idea di che cosa troveremo, ma so che qualunque cosa sia, i Templari non devono averla. Czyli coś tam znowu liznęli wątkiem Desmonda. Mało, bo mało. Nie mam pojęcia, kim jest Bill. Ale jednak Desmond wrócił. Jednak znowu zobaczymy, co u niego. Cztery sekwencje, ha, nie. Hai qualche rimpianto, Desmond? Tipo cosa? Essere scappato, aver lasciato i tuoi, aver trovato un lavoro di merda fingendo di essere produttivo. Com'è passare una vita intera a evitare scelte difficili? Andiamo. Certo, sei un assassino, ma non è stata una scelta tua. Dove vuoi arrivare? Voglio sapere se hai dei rimpianti. Certo. Avrei voluto essere più paziente coi miei. Dargli più ascolto. E Lucy, forse sarebbe andata diversamente se... Non so bene. Grazie. Per cosa? Perché questo ha senso. Totalnie nikt mi nie wie, sceny z nim. Totalnie. No ale dobra. Sean, va tutto bene. Certo, sì, sta bene, sì. Siamo assassini, dopo tutto, giusto? Perché dovrebbe stupirci se ogni tanto uno di noi muore? Ogni morte è una tragedia per qualcuno da qualche parte. Quello che voglio sapere è... Desmond si merita tutte queste noie? Che cos'è? Che ne so, il bambino d'oro, il prescelto, o stronzate del genere? Mi vedo già... Temo di no, ma quello che ha è raro. I suoi geni contengono alte concentrazioni di DNA della prima civilizzazione. Una fortuna che capita a circa 1 su 10 milioni. Ah, l'effetto osmosi. C'entra anche questo? Credo di sì. Vorrei poter dire che sapevamo di questi doni da tempo. Ma sono stati i Templari ad accorgersene. E l'hanno trovato per primi. Czyli po prostu jesteśmy mega wyjątkowi, dlatego jakby jesteśmy dalej, dla nich dalej ważni. Niedobrze. No tylko dlatego. No ale dobra. Wracamy do Ezio. Ho lasciato Costantinopoli per inoltrarmi nell'Anatolia. In una regione chiamata Cappadocia, dove Manuele sta addestrando i suoi soldati. Se ho fortuna, non sarò solo, già che lì potrebbero esserci spie ottomane pronte a colpire. Ma come sempre, conto solo su me stesso. E porto nel cuore il ricordo della cara Sofia. Claudia, so che rideresti nell'udire i pensieri che ora si rincorrono nella mente di tuo fratello. Sono arrivato ad ammirare Sofia più di quanto credessi possibile. Dopo la morte di Cristina, qualcosa in me era appassito. Quel sentimento, la capacità di amare, è tornata. Adoro Sofia, ma non oso trascinarla in questa mia vita. Non senza timore di ferirla o di allontanarla da me. No i dobra, sekwencja siódma, rozpoczynamy. Marzec 1512, Kapadocja. Czyżby kolejna mapa do odkrywania? Nessuna presenza di un'armata qui. No raczej będziemy musieli tu znaleźć Tarika. Znaczy... No dobra, zobaczmy jak to wygląda mapa w tej Kapadocji, czy to jest... Nie, widzę, że dobrze, nie ma tu nic. Ale jest jakiś czarnorynkowy handlarz. Czyli po prostu badamy tu jaskinię. Taka dodatkowa lokacja, coś w stylu... jak to się nazywa? Tej latarni, co była. Ale przedmioty ukowali. Jak wrócimy, z chęcią skorzystam. Te wabiki totalnie niepotrzebnie zrobiłem po prostu z tego. Mamy pierwszych wrogów. Dość spora jaskinia. O kurde.
Całe miasto w tej górze jest. No to nieźle. L'ho legato all'inferriata della torre ed è stato molto divertente. Continuava a gridare avanti. Jest tam jakiś handlarz, widzę. Pytanie, czy jest też jakiś kowal, czy coś w tym stylu. Jest! Znaczy nie ma kowala. Ale są sami medyki. Mi się zlało, myślałem, że to ten. Dobra. Lecimy od razu tam do questa. Tak wymyślałem, raczej mnie będą atakować. Jak tylko mnie zobaczą. Bo tego nie uniknę. Więc lepiej się po prostu wspinać. Najbezpieczniej będzie. Okej. Okay. Co teraz? Ała. Tu jesteś quest. Ale chyba niżej. Nie zaopatrzyłem się w ten. Gdzie ten questior? Che diavolo state facendo? Ma lasciamo perdere. Sento odore di guai. Może gdzieś tu będzie. Sento odore di guai. No dobra, jednak mnie nie atakuje, jak nie jestem na górze. Ale tak, mam tutaj krzyknik. Ale totalnie nie wiem, jak się do niego dostać. Może jednak to jest tam na szczycie w takim razie. Shit. Nie jestem pewny. Dobra. Może jednak spróbujemy wejść na samą górę tego po prostu. Ustrojstwa. Skoro tam nic nie widzę. Dobra, w tą stronę nic. No to pewnie tędy, tak jest. Gdzie byłem wtedy i niepotrzebnie zaskoczyłem w sumie. Dobra, teraz tu. Dobra, mamy to. Okej. Chyba na pewno nie chcę schodzić. O, jakiś skarb. Spoko, hapnijmy. 67 goldzisza. Dobra, proch indyjski. Tak, to pewnie tu jest tam misyjka gdzieś. Albo po prostu muszę punkci, to pewnie jako punkt widokowy jest po prostu, ja muszę zbadać. Tak, dobra, czyli to jako punkt widokowy była ta misja, okej. Okay. Spoko, co tak działa. Musieliśmy po prostu się rozejrzeć, mapa uaktualniona, spoko. I odszukaj szpiegów Tarika, niech będzie. Cicho, panie kolego, cicho. Proszę mi tu nie krzyczeć. Ła, rozżarzony to. Wariat. Dobra, musimy odnaleźć szpiegów. Nie będzie to proste, bo to dużo osób może być. Z tego co widzę. O, a jednak. Ibn Rushd stesso non avrebbe saputo curarvi meglio. Del resto io mi baso su tutte le sue conoscenze. E nawet bank tu mamy. Jak odkryłem, spoko. Ojej. Porozmawiam ze szpiegiem, ale ona ewidentnie przede mną ucieka. Non così vicino, maiale. No tak, w sumie mnie nie zna, skąd mam je znać. Mi ha mandato Tarik. Da solo? Non ci sono altri? Basto io. Dove sono i tuoi uomini? Catturati dai bizantini una settimana fa. Io ero travestita da schiava e sono fuggita. Ma gli altri? Sei un combattente abile? Mi piace pensarlo. Beh, quando ne sei certo, torna da me. Cała taka niemiła. Blać. Pozwól być wykrytą. Dobra, mamy tutaj dbańczek. Pieniążków nie mogę nic zrobić. Co mi denerwuje to, że niby jest 20 minut. Odcinek przykładowo nagrywam 20 minut, gram wcześniej w jakieś pół godziny, a nie nabija mi tej forsy. Nie mam totalnie pojęcia, jak ten hajsiwo nabija.
No ale dobra, chodź to. Hajs nie jest najistotniejszy. Może się niebawem przydać. No, sei riuscito a vederla. Abbiamo preso un'altra spia del sultano a ficcare il naso in giro. No, zapalio. Una donna stavolta, travestita da puttana di quart'ordine. Ora manda le donne del suo harem, eh? Pare che il vecchio sia rimasto a corto di guerrieri. Dove l'avete portata? Dentro, nelle prigioni. Non resisterà molto. Non finché comanda Shakulu. No dobra. To co mi zostaje, ale ściągnie. Dobra, widzę, że mogę się tędy udać. To na pewno. Jak jest taka droga, trzeba z niej skorzystać. Cyk, cyk, cyk. Spoko, ładnie obeszliśmy. Quanto ci vorrà prima che i miei soldati sappiano usare quei fucili? Almeno qualche settimana. Ormai i giannizzeri sapranno che li abbiamo traditi. Ma dispongono delle risorse per vendicarsi? Ne dubito. La battaglia del sultano contro Selim prende gran parte delle loro attenzioni. Che diavolo è questo tanfo? Perdonate, Emanuele. Alcuni di questi prigionieri ottomani sono così fragili. Shakulu, cercate di contenere l'ira. So che il sultano ha umiliato la vostra gente, prenza, tipo Shakulu. Ma non c'è alcun bisogno di sputare sui nostri sottoposti. Tu prendi la donna dalla prigione e portala nella cappella. Shakulu, non ho la chiave. Trovala. Chi ce l'ha la chiave? Tu? Credo che ce l'abbia Nicholas. È impermesso al mercato. Per la miseria. Vorrei passare quell'uomo a fil di spada. To już wiem, co mamy zrobić. Musimy znaleźć klucz. To wrócimy sobie ładnie tą samą ścieżunią. Na spokojnie. Możemy sobie tędy w sumie jeszcze przejść. Fajne są tu w sumie te przejścia. No. Bardzo fajne, bym powiedział. Forse dovrei tarparvi un po' le ali. Czyżby to był ten? Nie, to nie jest ten. Chyba to będzie... Santo cielo, non potete fare tutto quello che volete. Szukajmy strażnika, który ma klucz. Tu się coś tłucze. No ale my musimy znaleźć, będziemy się pewnie ukraść. Znam, że to będzie jakiś na samym końcu schowany. Jest. Nie, ale dobra. Nie było to zbyt skomplikowane i trudne, powiem szczerze. Dość szybko mi się udało to załatwić. Dobra, idziemy teraz tak. Udajemy się znowu. Tak czasem mam kaprys kogoś zabić sobie, jakbyś się pytali, dlaczego zabijam tych więźniów. No i co, i wracamy tędy, tą samą drogą. Jeśli ona działa, to czemu z niej nie korzystać? Dość szybka, dość sprawna. Więc trzeba ją jak najczęściej wykorzystywać. Teraz musimy się pewnie już udać troszkę dalej, a oni już tutaj będą? Nie, nie ma nikogo. Że w takim miejscu nikt nie pilnuje? Aż dziwne. Dobra. Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Buon Dio! Ma che cos'è? Non tutti sono stati fatti prigionieri. Vali truppem po prostu. Poveretti. Che Dio vi accolga. È stato quel turco rinnegato. Shakulu. Io lo ammazzo! Ferma! O, ta już się narwała. To grubo. Dobra. Musimy się udać znowu gdzieś. Nie wolno ci nikogo zabić. Ale... Czepiają się jednej śmierci. Najlepsze ci strażnicy cały czas sobie nad nimi latam i nawet nie wiedzą, że tu jestem.
dość przyjemne. Dobra, tędy. Czyli taką samą drogą się udajemy jak wcześniej. Bez problemu. Dobra, gdzie ten kościk teraz jest? Widzę, że gdzieś daleko. Pytanie, jak się tam dostać? Jakoś tu pewnie po górze by je trzeba. Tak coś czuję. Już mi tylko zostało, dobra, to już będzie tu. Pardon. Sympatyczna kobieta. Jest i ona. Przyczajona. Non sei granché collaborativa. Sono qui per salvare i miei uomini, non per fare amicizia. Perdi qua. Quella corazza è troppo spessa per i proiettili. Mi toccherà avvicinarmi. Janos, dobbiamo aiutarlo. Pewnie będzie trzeba na czas go uratować. Kurde, nie lubię czegoś takiego najgorsze, co może być. Dobra, lecimy tędy. Ucisz strzelców. Bez wzbudzania alarmu. Dobra, Janos, przetrwaj to. Kolego. Jak najdłużej się da. Ja już... Staram się, wariacie, do ciebie iść. Jak najszybciej się dam. Fajnie, że jest tutaj gość. Ach, pięknie i będzie zabójstwo chyba z góry. Będzie i... Piękny skok. Tak jest. Chiunque tragga piacere dall'assassinio non merita pietà. No. I szybciutko. O! Co z nim jest? Dobra, far wizyta miocaj. No, tak myślałem, że będzie. Żeby za łatwo nie było, nie? No dawaj, come on, chodź. No, który teraz? Ja sobie nożykiem jednak powalczę. O kurde, w najgorszym momencie użyłem. A może nie, zdążę, bez problemu. I miei fratelli mi vendicheranno, locale. Facciamola finita. Dobra, skopa mu i lecimy. No come on, atakuj. Atakuj, a tylko się zabijesz. Tak jest, ale fajnie. Piękny ten nożyk jest. Szybki, dość mocny. Che tu sia benedetta di Lara. Ce la fai? Evette. I fucili che avete portato dovrebbero essere distrutti. La maggior parte non funziona nemmeno. Ma la polvere da sparo è vera. Non potevamo far altro. Bene. Restate nascosti finché non udite le esplosioni. Poi correte. Esplosioni? Se fai una cosa simile, scatenerai l'inferno. Getterai la città nel panico. Sì, conto proprio su questo. E poi? Poi troverò Manuele Paleologo. Czyli na grubo lecimy. Na grubo. Dobra, ty pozabity. Wielkich problemów, jeśli mam być szczery, nie stanowił. No dobra, a tymczasem co? Odblokowano premię do gry wieloosobowej. No raczej wieloosobowy sobie nie pogram. Jeśli mam być szczerym. Inne serwery są już zamknięte w Revelations. A poza tym no... Już nie widzę Assassina w multi. Chyba nie dla mnie. Dobra, tędy. Dobra, tam jest chyba proch. Ta, wciągają proch. Piano, piano! Questa è polvere da sparo, non miglio! Ce l'ho! Dobra, już mam drogę tamtędy.
No to pędzimy tam. Znajdź drogę, znajdziemy drogę bez problemu. Dobra, tędy. Najszybciej się tam dostać może być tędy po prostu. Tak jak już chyba drugi raz tu wchodzę. Znaczy trzeci. Z tego co pamiętam. Dobra, ciśnie szecją. To teraz przejdziemy się tędy. Tak jest. Ale piękne przejście. I cyk. I cyk. Bez zawahania. Odszukaj materiały wybuchowe. O, fuck! Oj, znowu wyje mnie ten broń. O, ten nóż jest potężny. No, załatwiłem ich na momencie. Dobra. Trochę się pośpieszyłem, ale mi porem drobną porządnie. Ja nie wiedziałem, że ma tak power. Dobra. Mocno rąbną, przyznam. Altri stranieri. Dobra, koń załatwiony. Dobra, ciebie czy. Ciebie ostrzym, po prostu wyniszczymy. Ziomek. Szybko się ich pozbywamy. Quello non lo. No chodź. Dobra, to pro. Materiał wybuchowy gdzieś tu mi pokazuje. Czyże pod spodem? Czy gdzie? Wait a minute. Tu są, dobra. Zdobyto materiały wybuchowe, okej. Okay. I teraz prawdopodobnie muszę się udać już tam, by je zniszczyć. Dobra. Ja tutaj to już lecimy na grubo z walką. No, no ale nie powiem, przeciwnicy nie stanowią jakiegoś wielkiego wyzwania. Ale łupnie, ale łupnie! Czy on by tak to przeżył? Che accidenti succede? Un sabotaggio! Mettetemi in salvo! Fatti da parte! Cittadini! Soldati! Calmatevi tutti! Non cedete alla paura! Siamo noi i veri pastori di Costantinopoli! Siamo i signori di questa terra! Noi siamo bizantini! Coraggio! Siate forti! Non lasciate che qualcuno fia... Oh, diavolo! Quell'uomo! Abbattetelo! Taka przemowa, że się nie bójcie i w ogóle zobaczył mnie i ze strony namiętowo jest typo, nie? To było zabawne. Co się chłop zesrał? Dobra, pędzimy tędy. Non puoi passare da qui. Do celu. Easy. Io non lo farei se non si muoverà. Lì! Prendetelo! Questi sono i tuoi. Oh fuck, zamknęli, no? Fermati a riflettere. Pensa alle vite che hai spezzato quest'oggi. Al disordine che hai seminato qui. Jak mi umoralnia, ham, ty. Myślę, że mnie powstrzyma malutka ściana, kurde. No troszkę się gościu pomylił. O. No i jesteś sam, paleologu. Co teraz zrobisz? To
Tu ti approfitti di un popolo povero e perseguitato, usandoci per favorire la tua vana missione. Ma noi ci battiamo per la dignità, assassino. Per ridare la pace a questa terra martoriata. I Templari sono sempre svelti a parlare di pace, ma assai lenti a cedere il potere. Perché il potere genera la pace, idiota? Non può accadere il contrario. Questa gente affogherebbe senza una mano salda che la regga, che la tenga in riga. Mm-hmm. Eccolo qui. Il mostro che sono venuto a uccidere. Fatti avanti, ho giusto la ricompensa che ti meriti. Dunque ne pavalceliśmy. Avrei dovuto essere il successore di Costantino. Walka nie potrwała zbyt długo. Avevo così tanti progetti. Il tuo sogno muore con te, Emanuele. Il tuo impero è perduto. Ah. Ma non sono l'unico ad avere quella visione, assassino. Il sogno del nostro ordine universale. Ah. Ottomani, bizantini. Non sono che etichette, costumi e apparenze. Dietro a questi ornamenti, tutti i Templari fanno parte della stessa famiglia. Bando alle ciance. Sono qui per la chiave di Masyaf. Prendila, dunque. A to mio ostatni clue. Prendila. E cerca la tua fortuna. Vedi se riesci ad arrivare a 100 leghe da quella biblioteca prima che uno di noi ti finisca. Spoko. Ciekawe, o kim mówił. To mi wbije nóż w plecy. Povero Manuele, l'ultimo dei paleologi. Non avrei dovuto metterlo a capo della spedizione di Masyaf. Era un uomo arrogante e impossibile da contenere. Mi deludi, Ahmed. Perché i Templari? Perché sono stanco di tutte queste inutili faide che contrappongono padre a figlio, fratello a fratello. Per ottenere la vera pace, l'umanità deve pensare e agire come un solo uomo, con un'unica mente. I segreti nel grande tempio ci daranno proprio questo, e Altair ci condurrà lì. Ti inganni. I segreti di Altair non sono per voi. Non mi interessa discutere, Ezio. Sono qui per le chiavi di Masyaf. Chiavi? Ce ne sono altre oltre a questa? Così ho saputo. Forse dovrei chiederlo a qualcuno che ne sa di più. Ham. Sofia Sartor. È questo il suo nome? Lei non sa nulla, lasciala stare. Staremo a vedere. Ti ucciderò se la tocchi. So che ci proverai. No i dobra, co teraz? Musimy uciec, kurde. Nie jest mi dane zakończyć za tego odcinka. Bo lecimy na grubo. Dobra, powalczymy nawet twoim mieczem, wariacie. Przepraszam, nie wyciszyłem telefonu, żeby jest jakieś powiadomienie, zaraz to zrobię. No dawaj, dawaj. Bo jeszcze mnie ucieczka czeka. Wariacie. No dobra. Pokonaliśmy ich. No i spadamy. Fuck. Kolejna rzeź. No to grubo. Ludzie się duszą. Troszkę za sprawą mojego wybuchu. No chyba Ezio musi to wziąć na przemyślenie, że przez nas umierają. Fuck, mnie też to dusi. No tak, bo tam przypali. To jest miasto w górze, więc wszystko zadymione. To jednak nie ma czym oddychać, nie? Per la grazia di Dio. Dobra. Fuck, którędy tu wybiec? Nic nie widać. Shit. Padłem w ludzi. Ti prego, lasciatemi stare. Non c'entro nulla con tutto questo. Devo andarmene da qui. Dobra, tędy.
Gdzie jest wyjście? Jest. Dobra, mogę używać potek? Mogę, na szczęście. Trochę mnie to ratuje. Dobra, co teraz? Ale się kopci. Już na swój statek. O nie! Nie mnie atakuje. Ciekawe, czy nikt statku nie przejął. O, to jest pytanie. O, żebym kopcówę tam zrobił, niezłą. Klucz? Jest. Pod kontrolą. No nie mówcie, że jeszcze mnie do Altaira teraz przyniesie. God damn! Niccolò Polo, il nostro incontro è stato breve, lo so, ma confido che questo codice risponderà alle molte domande che dovete ancora porre. Altair, questo dono è inestimabile. Grazie. Dunque, ora dove andrete? Tornerò a Costantinopoli per un poco. Vi stabilirò una gilda prima di far ritorno a Venezia. Vostro figlio Marco sarà ansioso di udire le strane storie di suo padre. È ancora troppo piccolo per tali storie. Ma un giorno non lontano, sì. Padre, un'avanguardia di mongoli è riuscita a passare. Hanno invaso il villaggio. Niccolò, il carico e le provviste vi attendono alle porte del villaggio. Vi accompagneremo là. Grazie, mentore. Pronti con le catapulte, attendete il segnale. State vicini. No dobra, to jeszcze braci Polo musimy odprowadzić staruszkowym tym Ezio. No dobra, no. Tak jak mówię, najwyżej. Co jest? O, bo ja używam jabłka. O kurde. Ezio się widzę, nie pierdzieli w tańcu i to na grubo. Zaskoczę? A, ja nie zaskoczę. Ja muszę schodzić sobie ścieżkami. O Jezu, Ezio już. Kurde, Altairze. Jakiś ty powolny na starość. Co jest to? Ten się zagubił. Nie. Samo się naładował. Mówiamo ci, state vicini. Co? Aiuto! Andiamo. Fak, jaki potężny ten Altair się stał na koniec, co? Dobra, gdzie ta drabinką mamy się udać? Ej, dobra, miałem wejść tu. No i po co? Dobra, już wiem po co. W takim wieku Altair to nóżki raczej połamane. No biegnij. Ile dasz rady, tyle biegnij, proszę. O, już padre, ledwo. Siete ferito. Dammi un istante. Staruszek z Altaira, proszę. La fine di un'epoca. Quando ero molto giovane, ero tanto folle da ritenere che il nostro credo avrebbe messo fine a tutti questi conflitti. Se solo avessi avuto l'umiltà di dire a me stesso, ho visto abbastanza per una vita sola, ho fatto la mia parte. E tuttavia, non c'è gloria maggiore che combattere per trovare la verità. Siamo pronti. Un ultimo favore, Niccolò. Prendete queste e abbiatene cura. Nascondetele se serve. Manufatti? Più o meno. Sono chiavi. Ciascuna contenente un messaggio. Un messaggio per chi?
Vorrei saperlo. No i tak to wyglądało. Czyli na sam koniec swojego żywota Altair oddał klucze Niccolò Polo. I w ten sposób potoczyła się historia, że my teraz musimy je znaleźć. Stary szef, nowy szef. Claudia, sekwencja zakończona. Perdona la fretta che traspare dalla mia scrittura. Molte sono le novità e poche quelle buone. Sono a bordo di una nave diretta a Costantinopoli, sulle tracce di un uomo la cui perfidia mi era finora sfuggita. Il principe Ahmet, zio di Solimano, è l'uomo a capo dei Templari qui. È lui l'ideatore della spedizione di Masyaf e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere le chiavi che ora sono tutte nelle mani degli assassini. Che cosa mi trattiene dunque? Perché non porto le chiavi a Masyaf io stesso per farla finita con quelle canaglie? Perché sono stato avventato. Perché i Templari sanno di Sofia e la stanno cercando. Oh, Claudia, se dovesse accaderle qualcosa non potrei mai perdonarmelo. L'ho trascinata in una guerra di cui non sa nulla. E se dovessero farle del male, il peso della colpa sarebbe per me un fardello insopportabile. No, pogmatwało się. Tego wuja się nie spodziewałem, szczerze. Musiałem się okazać takim dobrym wujkiem, wiecie. No i zobaczmy, co teraz. Czy będzie dane mi w końcu zakończyć odcinek? Jednak dalej coś się dzieje. Cittadini dell'impero e viaggiatori di terre lontane, attenzione! Per ordine dei giannizzeri verranno applicate nuove restrizioni a chiunque entri o esca dalla città. Come se un artista avesse deciso di affidarsi a una scelta casuale di tinture o qualcosa del genere. Inoltre si rende noto che una ricompensa di 10.000 acce verrà consegnata a chiunque fornisca informazioni che conducano all'arresto immediato dell'assassino, Ezio Auditore. No, ci polovanco la mia rispocente, vise. No i dobra, tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się jutro, do zobaczenia i cześć. Hej, hej.